No i nadszedł moment, ten, o którym uprzedzałem was wielokrotnie i niestety moja pewność w tym zakresie w tej chwili się potwierdza. Wolnego słowa w Polsce nie będzie. Nie będzie w Europie, nie będzie prawdopodobnie na całym świecie, może poza krajami trzeciego świata. Trudno powiedzieć. Natomiast, no bo tam w ogóle nikt nie myśli, ten, no to tam ludzie są właściwie wolni, więc nie myślą o wolności. To jest tak jak ryba nie myśli o wodzie jako o swoim środowisku, a my o oddychaniu, co popełniamy błąd zresztą moim zdaniem i nie tylko moim. Ten wstęp przydługawy jest do sytuacji, która zdarzyła się 11. Prawdopodobnie w niedzielę puszczony będzie ten materiał, to nagranie, więc parę dni mija. Polecam dość dobre zestawienie faktów u Ushiego, Ushi. Krótkie filmiki, ale treściwe, tak? Bez zbędnego gadania. Czasami mi się zarzuca zbędne gadanie. Może i racja, że ja mam skłonności do dygresji i rozwlekania, chociaż są lepsi ode mnie, ale nie po to to mówię, żeby się licytować. Otóż kilkanaście mieszkań zostało odwiedzonych przez ABW. Między innymi odwiedzono mieszkanie pani Katarzyny Tarnawy, którą trzykrotnie cytowałem lub poruszałem jej tematykę, ponieważ jest dobrze zorientowanym prawnikiem, jest radcą prawnym, tak dla przypomnienia, i poruszała tematykę związaną z ustawą, która zagrażała naszemu mieniu. Tam możecie cofnąć się do moich słuchowisk pod tytułem Polska sprzedana. I tam to odnajdziecie, chociaż w tej chwili nie ma to już większego znaczenia. Ciekawostką jest to, że wszyscy ci, którzy zostali odwiedzeni przez ABW, ale nie tylko przez ABW, bo okazuje się, że pan Powałka jako czynny wojskowy dostał wezwanie 12 z kolei do zjawienia się w żandarmerii wojskowej też z tego powodu. Wszystkich tych ludzi łączy jeden temat. Walka o naszą wolność, o prawdę, o mówienie prawdy i obowiązek mówienia prawdy. Również w przypadku pana Powałki i innych związanych ze służbami mundurowymi. Tam z kolei podejrzewa się ruch antyszczepionkowy i tu uwaga, łącząc go z agenturą rosyjską, co na to osobna ustawa powstała, tak, że my teraz nie możemy. Musimy się wypierać i jakiekolwiek podejrzenie działalności ze służbami obcymi już stawia nas w nieciekawej sytuacji. No i ciekawa retoryka się pojawiła w związku z połączeniem ruchu antyszczepionkowego i rosyjskich służb specjalnych. Teraz już mnie nie dziwi, dlaczego Justyna Socha tak delikatnie w telewizji wycofywała się z tego określenia, że oni nie prezentują ruchu antyszczepionkowego. No przy okazji się okazało i pełnym, ładnym zdaniem przedstawiła się, kim jest. No to dobrze. Ona tam robi swoje, ma swoje zadania, niech robi. To się wszystko i tak samo, jak widzicie, weryfikuje. Ile pomogła, tyle pomogła. Natomiast być może wiedziała o tym, co się szykuje, a może nie. A może nie wiedziała, a może została uprzedzona. Ale zostawmy panią Justynę, bo za mało znam jej działalność, żeby to oceniać. Nigdy jej nie spotkałem, więc nie będę na ten temat mówił. Natomiast tutaj ważne jest to,
że moim zdaniem w tej chwili wykonany jest ruch, który ma na celu przestraszenie nas mówiących prawdę. I teraz będą szukane każde powody, będą odszukiwane każde wypowiedzi i no i będziemy na tak zwanym widelcu, jak to się mówi. Zawsze byliśmy ktoś, kto się nie zorientował, zaczynając działalność społeczną, że tak będzie i miał nadzieję, że będzie inaczej. No to jest zaskoczony. Ja zaskoczony nie jestem. Jestem troszeczkę jeden krok do przodu pod względem działań przeciwko mnie lub przeciwko generalnie nam. Bo tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o wszystkich. Wszyscy w tej chwili, którzy mówią prawdę, którzy mają wątpliwości, zadają niewygodne pytania, muszą zostać powstrzymani, bo odpowiedzi na te pytania, jeśli je znajdujemy, jeśli nawet ich się domyślamy, prowadzą do odkrycia, kto naprawdę rządzi naszym światem, kto będzie rozdawał karty i jak będzie wyglądała nasza przyszłość. A odkrycie prawdy to jest najgorsze dla systemu, co może się wydarzyć, bo jeżeli już ktoś raz wdepnie na tą ścieżkę i zaczyna nią iść i załóżmy, że nie uda się go powstrzymać, żeby go albo uciszyć, albo przedstawić mu, tak jak wielokrotnie mówiłem, taką wersję, która go zadowoli, żeby przestał szukać, tak jak w przypadku poszukiwania Boga. Są różne wersje bogów, które zatrzymują ludzi na ścieżce rozwoju, nie dają odpowiedzi na pytanie, kim jestem, ale dają za to odpowiedź na pytanie, kim jest Bóg. Zwykle ta odpowiedź jest zmyślona, ale daje możliwość powstrzymania tych ludzi, którzy cokolwiek są ciekawi tego, skąd pochodzimy, dlaczego tu jesteśmy, no i po co tu jesteśmy. Czy jest jakiś nadrzędny plan, czy też my ten plan tworzymy, czy go tylko wykonujemy. W momencie, kiedy dostają odpowiedź, na przykład, że to są obcy, albo na przykład, że to są bogowie, albo na przykład, że nic nie ma w przypadku ateizmu i po prostu idziemy do piachu i wracamy do obiegu pierwiastków w przyrodzie, to wszystkie te religie, a właściwie dogmaty, zresztą jak coś ma jakiś dogmat, to znaczy, że jest w prostej linii religią. Wszystko to ma za zadanie powstrzymać nas od odkrycia prawdy. Zagrożenie naszej wolności słowa było oczywiste i będzie oczywiste i będą ku temu wykonywane różne ruchy. Będą się starać za pomocą ustaw, za pomocą rozporządzeń do tych ustaw, za pomocą podejrzeń. Chociażby przypomina mi się z okresu mojego dzieciństwa, jak wprowadzony został stan wojenny, kiedy to jak poszukiwano kogokolwiek i wiadomo było, że to był jakiś tam polityczny działacz, no to ogłoszenie w telewizji brzmiało mniej więcej tak. Poszukiwany ten i ten za działalność jakąś tam wywrotową i co ważne, za szereg przestępstw kryminalnych. Szereg przestępstw kryminalnych w tej chwili jest możliwy do aktywowania właściwie w każdym przypadku. W moim, w każdym. U tych, którzy komentują cokolwiek i będą pisać komentarze prorosyjskie, proszczepionkowe, antyszczepionkowe, antyrządowe i tak dalej. Dojdzie do tego, znaczy, czy dojdzie to nie bardzo, bo ja sądzę, że tutaj szykuje się poważny bunt, bo ten, który w tej chwili jest, to jest oczywiście sztucznie wywołany i on będzie sobie tam spokojnie wyciszany. No, on jest po prostu po to, żeby podzielić z powrotem całe nasze towarzystwo na PiS i na PO.
Czy obrona wolnego słowa w sensie telewizji rozśmiesza mnie naprawdę? Już nie chcę naprawdę komentować tego, bo to przechodzi ludzkie pojęcie. Jaka obrona wolnego słowa w przypadku telewizji rządowej? To są rozgrywki, które po prostu są rozdawane jako tło, żeby nam przysłonić nieco rzeczywistość, odwrócić naszą uwagę. A ja sądzę, że oni są dawno już dogadani. Tak jak mówiłem o tym, że dogadani są wszyscy wielcy tego świata, jak wspominałem o Rosji i o Ukrainie, że oni wymieniają się towarami, częściami do urządzeń wojennych, tak, do dronów między innymi, co już zostało potwierdzone wieloma komentarzami, wieloma artykułami, wypłynęły dokumenty. Tak samo twierdziłem, że dogadani są wszyscy wielcy tego świata, i Chiny, i Brazylia, i USA, i Rosja, i wszyscy inni, a jeszcze do tego najmniejszy i najważniejszy kraj w tej chwili uczestniczący w wojence, tym razem na razie lokalnej. Tak w tym przypadku też uważam, że PiS i PO w tej chwili odstawiają nie wojnę o władzę, tylko jakieś przedstawienie, które jak się okaże prawdą, to prawdę mówiąc chyba kupię oryginalnego szampana pierwszy raz w życiu i się napiję, bo jeżeli rozkaz wydany 4 lub 5 grudnia, nie, w każdym razie podczas jeszcze, kiedy PiS rządziło w Polsce, jest wykonywany teraz, to oznacza, że PiS nadal wykonuje jakieś zlecenie zakulisowych graczy z tym zamachem na wolność słowa i próbuje nas wystraszyć. Ale oznacza to również, że przejęcie władzy przez PO nie nastąpiło do końca. No bo czemuż to służby na rozkaz pisowskiego funkcjonariusza wykonują w tej chwili te polecenia, nie słuchając się nowych panów? Czyżby smycz nie została zmieniona? A może smycz zostaje zachowana do tego, ponieważ za chwilę z powrotem to wróci? Stary pan, i nastąpi kolejna roszada. Bardzo mnie dziwi to zachowanie, bardzo mnie dziwi wykonanie tego rozkazu, ponieważ zabrano tym wszystkim ludziom, których odwiedziło ABW, wszystkie nośniki informacji, komputery, telefony. No nie wiem, co jeszcze tam, prawdopodobnie dyski i wszystko, co mogło służyć do przechowywania danych, prawdopodobnie zostało zgarnięte. Ale nie oni. Nikt nie został aresztowany. Czyli nie postawiono żadnych zarzutów. Więc tym bardziej uważam, że jest to popisówka, która ma za zadanie przestraszyć nas, zamknąć nam usta. Tym bardziej, że dotyczy to wyłącznie tych ludzi, którzy swoje prawdy, swoje odkrycia prezentują na YouTubie. Nie dotyczy to działań ludzi telewizji, nie dotyczy to tak zwanej opozycji, chociaż ja uważam, że opozycja w Polsce nigdy nie istniała. Ani nikogo innego. Więc wniosek, który ja wyprowadzam, jest następujący. To my, mówiący prawdę, jesteśmy zagrożeniem dla wszystkich tych, którzy uzurpują sobie władzę nad nami. I nie mówię tu tylko o władzy politycznej, bo to jest właściwie warstwa taktyczna, warstwa strategiczna do rządzenia nad światem jest niewidoczna dla nas i my nie znamy tych nazwisk. Można by było oczywiście wymieniać tych, którzy
lobują w rządach albo wymuszają pewne decyzje, tak jak ONZ, Unia Europejska, WHO, kodeks alimentarius. Można by było wymieniać jeszcze te nieformalne takie z pogranicza teorii spisku, chociaż wiadomo, jak to jest z tą teorią spisku. Takie organizacje jak Illuminati i inne, które doskonale znacie, nie ma sensu tutaj wydłużać wymienianiem tego. Jest oczywiste, że to, co widzimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Ci, którzy naprawdę rządzą, boją się objawienia prawdy, bo prawda jest tak nieprawdopodobna, że część z ludzi, chociaż prawdopodobnie będą to ludzie tła, programy wypełniające ten system, w ogóle nie uwierzą w to, dopóki tego nie zobaczą. A nie możemy zobaczyć tego, ponieważ jesteśmy non-stop zastraszani. I ten strach nie pozwala na otworzenie oczu prawdziwie, na rozpoznanie, kto jest kto. W tej chwili zwróćcie uwagę, czekam na wasze komentarze, kto zauważył u siebie pewną zdolność do rozpoznawania nie tylko twarzy, ale całych postaci, że nieważne, co mówi, nieważne, jak bardzo dobrze wygląda, przez kogo jest wystawiony, jak mocno osadził się na przykład w alternatywie czy w antyszczepionkowcach i tak dalej, ale patrzą na niego oczami tak jakby przez niego i widzą, że to nie jest to, że to nie jest to, o co chodzi. Ten czas weryfikacji nadszedł i tu nikt nie będzie pokazywał palcami, nikt nie będzie mówił, że ten i ten, ta i ta, to jest określona osoba, określony typ, podstawiony typ, czy ze służbami ma coś wspólnego, tak jak też w komentarzach pod moimi programami się pojawiło trochę informacji na temat znanych ludzi w internecie. Ja tego nie sprawdzę. Nie mam jak. Gdybym miał jak, z pewnością bym to sprawdził i potwierdził, ale nie potrafię. Ale teraz, jakiś wypadek. Ale teraz jest sytuacja taka, że ty, ja i wiele innych osób, wiele innych ludzi potrzebuje tylko chwilkę zastanowienia, żeby stwierdzić, coś tu nie gra, coś tu jest nie tak. I wtedy zaczyna się proces weryfikacji, ale już nie przez umysł. Owszem, ja bardzo często wychwalam zalety umysłu, ganię go również za jego niedoskonałość. Ale przyszedł czas tej weryfikacji natychmiastowej, kiedy czujemy całym sobą, już nie tylko sercem, ale cały organizm nam mówi, całe ciało mówi mi nie. Wychodzi człowiek na scenę, mówi wspaniałe rzeczy. Wiem, że dysponuje ogromną wiedzą. Wiedzą w dodatku, którą mam zweryfikowaną i wiem, że to jest prawda, bo ja to przeżyłem. Ja do tego doszedłem, ja wykonałem doświadczenia, ale wiem, że to nie jest to. I gdzieś za chwilę występuje taki moment, w którym ten ktoś wysypuje się z wiadomością, która jest całkowicie szkodliwa społecznie. Albo zmienia front, albo przemyca w tych prawdziwych treściach odrobinę dziegciu, i ludzie zaczynają w to wierzyć. Albo i nie. Już coraz mniej jest takich, którzy wierzą. Coraz częściej z kolei słyszę i czytam również w komentarzach, i dziękuję za te komentarze, że zaczynacie odchodzić. Odchodzić od nieprawdziwych treści,
od nieszczerych ludzi, od ludzi, którzy zachowują się inaczej przed kamerą, a inaczej w rzeczywistości. Zaczynacie weryfikować rzeczywistość i wyświetlenia na kanałach po prostu zaczynają słabnąć. U nas też. I to dobrze. Dlatego, że wchodzicie w siebie. Wchodzicie w swoją własną istotę i odkrywacie w sobie możliwość weryfikacji rzeczywistości osobiście. Przyjdzie taki czas, i już go dawno zapowiadałem, że wiedza dla wszystkich, czy w ogóle wiedza, przestanie być potrzebna, przestanie być szerzona również, ponieważ to, co robimy do tej pory, spełnia jakieś zadanie. Komuś pomaga. Ale przyjdzie taki moment, kiedy nie będzie potrzebna, bo sami będziecie wiedzieć już wszystko. To wszystko, co wy wiecie, jest w was, ale jest uśpione. Zwykle, kiedy rozpoczynam spotkania warsztatowe, zaczynam od krótkiego wstępu. Ja poruszam na warsztatach rzeczy bardzo trudne, chociaż staram się robić to językiem bardzo prostym. I zaczynam mniej więcej tak. Ja będę do was mówił. Będę mówił o rzeczach trudnych. Będę mówił o rzeczach związanych z nauką i z duchowością. A wam będzie się wydawać, że już to wiecie, chociaż nigdy tego nie słyszeliście. I chodzi o to, żeby przypilnować tego uczucia. Ja to wiem. Nie ja to słyszałem. Nie, że Sokal powiedział. Nie, że jakiś naukowiec powiedział nawet. Czy inny youtuber, czy mówca, nazwijmy to ogólnie. Ja to wiem, dlatego że budzi się we mnie prawda. A teraz ta prawda jest zagrożona. Dlatego każdy z nas ma w tej chwili obowiązek pielęgnowania tej prawdy w sobie. Niekoniecznie musimy ją jakoś specjalnie głosić, ale jeżeli zostaniemy poproszeni, to jest to naszym obowiązkiem. Mówić prawdę. Bo widać na tym przykładzie, o którym mówiłem wcześniej, od którego rozpocząłem, że prawda stoi w tej chwili w zagrożeniu. Prawda będzie największym przestępstwem na ziemi, jeśli im się to uda. Czy się uda? Ja nie wiem. Oni też nie wiedzą. Gdyby byli pewni, że im się uda, nie robiliby tego, co robią. A robią. Czyli gra toczy się dalej. Więc grajmy. Grajmy na naszych zasadach. Prawda się sama obroni, a kłamstwo się samo obnaży. Poczekajmy. Pamiętajmy tylko o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. To życie, ta gra jest wytworem wirtualnym. Tracę już głos, przepraszam, ale miałem pewną niedyspozycję głosową i ona niestety wraca. Chyba jeszcze tygodnia potrzebuję, żeby się wykurować. Trzymajmy się swojej prawdy. Czujmy i myślmy. Oni zaczynają, ale to my skończymy. Do usłyszenia.